Lokacje najważniejszych historycznych miast, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, oczywiście miały miejsce nad wodą. Woda stanowiła niezwykle ważny punkt dla historii, dla istnienia i rozwoju miast. Ale taką historię również tworzyły w poszczególnych miastach mosty. Dziś mosty będą bohaterami naszej opowieści. A kto może najlepiej o mostach wiedzieć i powiedzieć Państwu? Nasz gość, czyli nasz przewodnik, architekt, pan Andrzej Hamada. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Panie Andrzeju, patrzę na ten biały most. To jest ta najstarsza przeprawa w Opolu. Zacznę od tego, że najpierw konstrukcji w ogóle nie było, bo nie było mostu, ale przeprawa tu była. I to jest właśnie miejsce historyczne najbardziej w Opolu, bo ta przeprawa przez Odrę tutaj była powodem, że powstało miasto Opole. Dlatego, że kiedy jeszcze miasta nie było i żadnej osady, to tędy prowadził trakt, ważny trakt europejski. Od wschodu, gdzieś tam od Kijowa przez Kraków, Lwów, Kraków, właśnie Wrocław i po drodze Opole. Na zachód aż do Hiszpanii. Także główny trakt, którym jeździli kupcy, bo dawniej to mało ludzie podróżowali, siedzieli w domu, natomiast kupcy się przemieszczali i to było tu doskonałe miejsce przeprawy, dlatego że Odra się tu rozwidla właśnie na tą naszą młynówkę i w związku z tym był dogodny brud. I jeszcze do tego ta droga się krzyżowała z drogą północ-południe w Europie od Adriatyku do Bałtyku. I to był tak zwany szlak bursztynowy, który też tędy prowadził. Kilka odnóg było, ale tędy też. I tu była przeprawa. I dlatego, jak tylko było można, to zbudowano pierwszy most. Ale to był gdzieś jakiś, ja wiem, XIV wiek. Oczywiście most drewniany. Wtedy nie umiano budować mostów, nie było inżynierów odbudowy mostów. I sklecili taki most. Oczywiście pierwsza wysoka woda taki most zniosła. Były drewniane przez długi czas, aż do jakiegoś XVII wieku, kiedy zbudowano wreszcie murowane filary i one były odporne wreszcie na kre i na wysokie powodzie. Ale góra była też nadal drewniana, aż wreszcie potem zbudowano właśnie most na filarach murowanych z izbicami, które broniły filar przed krą, aż dopiero później zbudowano właśnie stalowe mosty. Ja pamiętam, jak przyjechałem do Opola 52 rok, ten most leżał, usunięty był, ale fragmenty leżały na skraju w wodzie starej konstrukcji i był prowizoryczny most zbudowany tu właśnie na przedłużeniu tej ulicy. O, i tu był ten most pontonowy, wojsko zbudowało, także myśmy za Odrze chodzili tym mostem, daleko było. No i oczywiście Karol Musioł, który ma przydomek odnowiciel, odbudowywał Opole, już odbudował miasto i postanowił odbudować też mosty. Kombinował, że może gdzieś coś zdobędzie i będąc w Szczecinie dowiedział się, że oni tam demontują jakiś most, który był i budują nowy obok, a tu konstrukcje mają zbędne. I to właśnie są te łuki ze Szczecina. A ten po drugiej stronie, który widzimy, o którym mówimy zawsze, Opolanie mówią, most na Rondo. To jest most przedwojenny z lat 30., kiedy zbudowano trasę Nysy Łużyckiej daleko za miastem objazdową, to wtedy powstała ta przeprawa właśnie. Oczywiście nazywał się most Adolf Hitlerbrücke. To wszystko odciążyło ten most piastowski tutaj. A wracając do Karola Musioła. Nie widzimy tego mostu, ale Opolanie dokładnie znają tak zwaną przeprawę do zoo. I tu też na pewno kłania się historia. Tak. Też przywiezione przez Karola Musioła. Jego historia jest krótka, bo przedwojenna. Tam była przeprawa, bo kiedy Bolko uruchomiono, tam zoo uruchomiono, prawda, i duże tereny wypoczynkowe, spacerowe, polany. Bardzo się to przybliżyło do miasta. Pływało się najpierw łódką i postanowiono zbudować most, ale kładkę pieszą, bo tam nie jest przejezdne, także tylko kładka piesza i to zbudowano przed wojną. Podobnie jak dzisiaj, taka dwuprzęsłowa
była konstrukcja. To była przeprawa, nieraz woda wysoka, to niebezpieczne było, aleśmy z dzieckiem musieli jechać do zoo, prawda, i łódką się pływało. Potem usprawnili to, że był duży prom, taka wielka krypa i przeciągnięta lina stalowa w poprzek rzeki. I on o tę linę takim specjalnym uchwytem posuwał tę łódź wielką, taki prom właściwie. No i tam już na ten prom to wsiadało kilkadziesiąt osób. Aż Karol musiał, jeżdżąc po kraju, wypatrzył most w Nowym Sączu. Podobna sprawa była na Dunajcu i tę kładkę pieszą przywieziono, czyli jest to most Musiała. Panie Andrzeju, ale są jeszcze mosty, o których za chwilę powiemy. Jak pan pozwoli, to... są mosty na Odrze. Tak, to przejdziemy jeszcze w jedno miejsce. Za chwilę zrobimy krótki spacer. Udajemy się w podróż, drodzy państwo, na opolską Wenecję, na mosty na opolskim kanale Młynówka. Panie Andrzeju, przeszliśmy całą przepiękną opolską Wenecję, mijając kolejny, tym razem złoty, żółty most. Żółty to jest mostek tak zwany zamkowy. Ludzie mówią zamkowy, na niego się mówi. I on jest też dość stary, ponieważ on istniał w czasie, kiedy był zamek i miasto oddzielnie. To był jedyny most tutaj na Młynówce, który łączył zamek z miastem, a więc jest stary. Historyczny. I ciekawostkę powiem, że ten mostek nigdy nie był cały w dobrym stanie. Dlaczego? Bo pół mostu do połowy należała do zamku, a druga połowa należała do miasta. I teraz tak, jak miasto naprawiało most, to naprawiło swoją połowę. Nie umieli się dogadać, no popatrzcie, ja nie wiem, jak to tak można było. Zrobili swoją, tam była elegancka, a druga była dziadowska. Po jakimś czasie zamek się brał do roboty, zrobił swoją połowę, a tamtą zostawił za nie. I zawsze mostek był taki i nie był w czasie wojny zniszczony. Tak samo jak ten, na którym jesteśmy, to jest mostek zielony i mostek zielony, bo jest pomalowany na zielono, co widać. I on też nie był zniszczony. To jest mostek bardzo piękny, secesyjny w formie. Jestem architektem, ja się zasycam. No nawet balustrada ma kształt secesyjny. To są linie. Wcześniej to robiono linie pionowe, a tu w secesji to musiały być linie płynne, bo na tym polega secesja. I to jest właśnie tak samo wieża środkowa, taka w dekoracji secesyjna. Bardzo piękny mostek historyczny. I co ciekawe, tu nie było w ogóle zabudowy. Miasto tu nie korzystało z tego. Tu była pasieka, jak dlatego nazwa pasieka. I wtedy właśnie z końcem XIX wieku, kiedy już zaczęła się zabudowa wyspy, zbudowano ten most i to zbudowano od razu w takiej formie, jak dzisiaj mamy. Taki właśnie kolor, może późniejszy, ale to jest dzisiaj i piękna forma. Jest dziś bardzo uczęszczany, to jest główny most, który łączy wyspę Pasiekę z miastem. Tu się utworzył ciąg pieszy do Odry i kiedy ten most zbudowano, żeby pokryć koszta budowy, pobierano myto. Wtedy brano takie cło, to nazywało się dawniej myto. Parę groszy i most nazywano dlatego mostem groszowym. Fenigbrücke, czyli most groszowy, potem jakieś 3 grosze się płaciło. Ten domek, grabówka, która dzisiejsza jest, to był, on istniał wcześniej jako taka altana przyogrodowa i tutaj siedział ten mytnik pobierający cło, to właśnie tu urzędował. Piękna historia związana z tym mostem. Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju, za tę niezwykłą historię. Mosty, jak państwo słyszeli, od setek lat po dzień dzisiejszy towarzyszą Opolanom. A gdzie zabierzemy państwa w następnym odcinku? Z całą pewnością w niezwykłe kolejne miejsca stolicy naszego regionu. Wraz z naszym przewodnikiem, panem Andrzejem Hamadą.